mountain map. Żona wie, chłopak też nie wie. Halo? Jest to jakakolwiek jednostka, którą chciałbym, żeby miała więcej HP? Ciężko stwierdzić. Okej. Panowie i panie, nie wiem. Jest ciężko. Jeden koleś już ma Sayana i Kinder, to już wiem, czym będzie grał. A my jak zwykle bez... O, przepraszam, jest jeden upgrade. Przepraszam, kajam się. Dobrze, że nie użył na niej tego. Coś tu jakiś upgrade nie ma. Predatorami nie będziemy grali na bank. Tam jeden koleś jest i będzie ich forsował. Przez sekundę myślałem, że to jest Olaf. I mówię, co jest? No to jest, to co tu się dzieje. To jest niesamowite. Jak to się stało, że ona atakuje... Wat? Widzieliście to? Niko zaczął atakować Kog'Mava. Jak to się stało? Tego nie kumałem. W żadnym momencie gry, Miśku. W takim momencie gry nie chcę się decydować na jedną kompozycję. Co najlepiej dobre do Predator Poison, jakie są core itemy z góry, dzięki. Ludeny albo statek krzywy.
Bramble Vest na Skarnerze. Ewentualnie Warmog też. Morello na Singed. Tak naprawdę, takie standardowe. Ajajaj. A niepotrzebnie karuzelec, przecież Jezu, jak jestem tępy. Mam łezkę wolną. Poczekamy, nie będę przecież robił Serafa. Nie wiedząc dokładnie, co nas czeka. A, kolega, 5 level, 0 golda. A co tu się rozchodzi w ogóle? Ktoś mi to wytłumaczy? Triple Maokai. Prawda, nie kumam. W ogóle useless dla nas mountain map, nie? W ogóle nie wykorzystamy, bo Bondianę trzeba będzie sprzedać. I gramy woodlandami, więc totalnie nie możemy wykorzystać mountain map, co jest zajebiste. Nic nie możemy zrobić. Dobra, to jedno niko zostawimy, bo potrzebujemy jakieś wsparcie. W sensie takim, że będzie nam potrzebne srebrne niko, bo na razie będziemy grali tymi woodlandami niestety. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na wyset w marcu, tak. Dwa razy brand na piątym. No a nie dostanie trzeciego, to jest w dupie generalnie. Za dużo pasków. Za dużo paseczków.
ale zabawa. Zapowiada się chyba, że będziemy musieli pójść w glaciale. Tak mi się coś zdaje. O kurde bele. Mamy randomowy team. No, nie trafiliśmy 25%. No, Singe na 7 to takie trochę elo. Teraz potrzebujemy Morello i będziemy mieli dosyć dużo damage'u. Poison Glacial? No, chyba trzeba będzie tak zagrać, Poison Glacial. Teraz dwa razy Kindred. To w poprzednim meczu potrzebowałem. No nie możemy tego kupić. Bo tam to, nam to się do, w ogóle do niczego nie przyda. Za walka. Kuźwa. Nie ma żadnego Aperoda. Czy tak zawsze musi być? Który to już raz? Może ostatnie milion razy? To jest jakaś masakra. Ej, Kashibi. Potrzebowało się Aperoda, żeby Morello zbudować. Nope. Nie ma. Nie ma. Nie ma takiej opcji w ogóle na świecie. Teraz będziemy czekać. Teraz Kindred, jak nie potrzebuje Kindred, nie? To jest normalne. Kuźwa, no nie... W poprzedniej grze szukaliśmy jednej Kindred. W
tej grze mamy ich 18. Bo nikt nie gra Kindred, mimo że tam jest jeden koleś, który gra. Co ty robisz? Koleś nagle zeswitchował w Berserkerów. Ten koleś, który... Nie, to jest ten koleś z Kindred. Co tu się dzieje? Ten koleś przed chwilą tego nie grał. To jest niewiarygodne po prostu. Niewiarygodne. Wypadałoby sprzedać tego wreszcie, nie? Bardzo by nam się przydał Braum, generalnie. Jest. Cud nad Wisłą. Prawie jak Win. Czemu Iceborne Gauntlet? Co to chodziło? Czemu ja się zastanawiałem? Dobra, na samej rundzie level upujemy. I bardzo potrzebujemy Poisona, czyli Twitch albo Kog jest nam potrzebny. I ogólnie Braum. Glacial Scalar, by the way.
Kuźwa mać, nie ma łuku, a potrzebowałem do RFC. Ten wziął Olafa, nie? Bo mu brakuje jednego, no po prostu... Każda gra to samo się dzieje. Zawsze jest pod górkę. Zawsze jest pod górkę. Sześć glacjali to jeszcze nie widziałem. Nagle już nie jest pod górkę. Chyba. Kurde, poczekać do raptorów? Czy robić Last Whispera? Spytanie ze 100 punktów. Nie, poczekamy jeszcze. Dobra. Na RFC. Zerwowani też powinien czekać, nie? Chcę się teraz zrobić jak najsilniejszym. Nie ma znaczenia, jak już jestem na 8 levelu tak naprawdę teraz. Olaf Pepega, naprawdę potrzebujemy ten RFC. Dobra, no to teraz patrzymy, czy robimy Last Whispera, czy robimy RFC. Chyba, że na niego Urmoga. Urmog też był niegłupi. Może w sumie Kindred... Nie. Nee. Okej. Okay. Nie, no potrzebujemy Last Whispera. Tak, wiem, nie korzystam z jednego pola. Więcej złotych jednostek się już nie dało, nie? Jasny gwint. No ktoś go musi wyrąbać z butów, bo ja nie dam rady. Ten kolega jest trochę za silny. Z dwa ludeny Seraf.
A ten koleś zaczął grę z 30 golda, nie? Pierwsza runda 30 golda miał i 3 predatorów. Ja na niego nie jestem w stanie tutaj ujechać. To jest nie do zrobienia. Szczególnie, że ma steel. Ale level 7, co to znaczy, nie, że level 7 jak ma taką mocz. Lipton. Nie wiem, te 6 glacjali takie średnio mocne się wydaje, powiem wam szczerze. Jeszcze wszyscy żyją tak w ogóle, nie? Zobaczcie HP 11, 11, 16, 22, 28, 29. Możemy 9 level wstawić Starika. Nie wiem, czy damy radę takie coś zrobić. Ktoś tu ginie, czy nie? Byłoby miło. Kurne, jeszcze nie. Nikt nie gra z Zephyrem, nie? 29 damage'u raczej w jedną rundę nie dostaniemy. Kuźwa, nie widziałem tego. Fuck! O, ale jestem głupi. Ale tak wygraliśmy, to nie wierzę. Nie zauważyłem tego Zephyra, ale jestem ślepy. Mogliśmy przez to przerąbać, nie? No, do Zephyra jesteśmy. Czad.
Ten dostaje Rage Blade'a, to wstawi go na... na Vegara. Ten dostaje Redemption, to wstawi... O kuźwa. To wstawi tu. Okej. Wat? O. Co tu się stało w ogóle? Krytyk wjechał. Ja bierzesz na żegowny smynek, że cały czas masz pecha? Dobrze, kozak. Zachowaj takie zdanie dla siebie. Cały early game miałem pecha i dopiero się obróciłem, jak zlevelowałem na 8 level i dostałem Lux. Ale spoko. Ale spoko. Obróciło się.